Witaj w lekcji już 20 na kursie Listen and Speak English na poziomie B1. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się porównaniami. Przypomnimy sobie takie cztery sposoby tworzenia porównań w języku angielskim, ale zasadniczo skupimy się na konstrukcji S, S która jest nazywana także stopniem równym. Używamy jej w w sytuacjach w języku polskim, także takich jak na przykład nie pracuję tak dużo jak Tomek, na przykład. Tak, jak S, S, as, as much as byśmy powiedzieli, bądź na przykład jestem tak wysoki jak mój tata. Więc tej konstrukcji używamy także w języku polskim i zobaczymy, jakiej używać. Zobaczymy także, że są takie popularne wyrażenia także z tą konstrukcją. E, przypomnimy sobie także inne sposoby porównań, jak powiedziałem. Zaczniemy za chwilkę od dwóch utartych zwrotów, dwóch utartych wyrażeń języka angielskiego. E, całość poćwiczymy sobie w zdaniach. Jeżeli e, dość trudna wydaje Ci się ta dzisiejsza część gramatyki, to nie przejmuj się tym po części grammar, ponieważ w części sentences poćwiczymy sobie w zdaniach użycie tych, e, tej konstrukcji i użycie innych także porównań. I nie będzie żadnych wątpliwości już, jak ich używać. Zacznijmy lekcję. Za chwilkę wracamy do naszej lekcji. Tutaj chcę Ci przypomnieć w kilku słowach, że dostępny jest podręcznik z ćwiczeniami, dedykowany specjalnie do tego kursu B1. Jeśli ten poziom jest dla Ciebie zbyt zaawansowany, dostępne są także podręczniki na dwóch wcześniejszych poziomach, A1 oraz A2. W podręczniku do kursu B1 znajdziesz przejrzyście i jasno opisane wszystko to, co omawiam w lekcji wideo, także tej dzisiejszej. Dodatkowo do każdej lekcji jest homework, gdzie Twoim zadaniem jest przetłumaczyć na angielski 20 zdań i zapisać je, dzięki czemu lepiej utrwalisz gramatykę i ćwiczysz pisownie. Papierowy podręcznik jest więc świetnym uzupełnieniem lekcji wideo, które oglądasz. Dzięki niemu nauka przyniesie znacznie lepsze efekty. Podręcznik na każdym poziomie zaawansowania A1, A2 oraz B1 możesz zakupić bardzo łatwo przez mój sklep internetowy. Jak to zrobić? Zajmie Ci to dosłownie minutę, w opisie każdej lekcji wideo znajdziesz linki do zakupu wybranego podręcznika. Rozwijasz opis tego nagrania YouTube i wybierasz podręcznik na poziomie, który Cię interesuje. Klikasz na link, który przenosi Cię do sklepu online, gdzie standardowo dokonujesz zakupu. Podręcznik natychmiast dostajesz na maila w wersji cyfrowej w formacie PDF gotowy, by w dowolnym punkcie Xero zlecić jego wydruk. Po wydrukowaniu i zbindowaniu wygląda on tak. Każdy podręcznik ma około 200 stron materiału wraz z daniami do tłumaczenia. Pracując z podręcznikiem, o wiele szybciej zrobisz postępy w nauce angielskiego. Zanim wrócimy do lekcji, przypomnę Ci, że masz możliwość darmowej nauki za pomocą lekcji wideo YouTube na dwóch wcześniejszych poziomach trudności podstawowym A1 oraz kolejnym A2. W zakładce wideo znajdziesz wszystkie publikowane do tej pory lekcje. A w zakładce playlisty na moim kanale masz całe kursy A1, A2 i oczywiście aktualny B1. A teraz wracamy do lekcji. So, fixed expressions commonly used phrases. today we have another two, i think, quite interesting uh, fixed expressions. the first one have nothing to do with. and another one, the second one, guess what? okay, let's start with this one. variations of this have nothing to do with uh, are, to have nothing to do with somebody, or to have nothing to do with something. right? people also say, be nothing to do with, with a proper form of this verb to be, have or be. But I think this is more the more common one is uh, with this have. Have nothing to do with, or in a negative sentence, sentence with a negative um, auxiliary verb. Don't have anything to do, right? Or have nothing to do, or don't have anything to do. Okay, so. Let me give you an explanation and it will help you to know the meaning of this phrase. So, here we go. People use this expression in two cases. When you say, I have nothing to do with it, it means that you have no connection with something that has happened. You have no connection with something that has happened. In other words, it's not you who is to blame. You don't know the details because you are not involved in it, right? Uh, by saying it, you mean that you take no responsibility for anything that happened, okay? This phrase may also be used in reference to people, right? When somebody says, um, I have nothing to do with him or her. I have nothing to do with him, I have nothing to do with her anymore. It means that this person ended all rela relations with a certain person and completely avoids him or avoids her. Right? So have nothing to do with. In other words, have no connection with something or have no connection with somebody. To not be involved in something right to take no responsibility for something to end all relations and avoid somebody right have nothing to do with this person or this accident examples of use he claims that he has nothing to do with the robbery okay so he's not involved in it he takes no responsibility right he has nothing to do with this in my opinion chess right we know the game of chess in my opinion chess has nothing to do with sport the last one i will not have anything to do with people who act like that so i don't want to meet with those people i don't want to be with those people i don't want to have uh, contacts relations with those kind uh, of people, okay. So, what's the meaning of this phrase? Have nothing to do with. Nie mieć nic wspólnego z, z kimś bądź z czymś. Have nothing to do with. Let's look at the next one. Guess what? Guess what? Okay. Here you have two variations we may use at the end of this phrase. Guess what? Guess what? We may use an exclamation mark or question mark, right? So there are two variations. Okay, let's look at the explanation. It's a common phrase that you may use before you tell someone something interesting or surprising. Okay, so you, use, you may use the phrase before you say something else. Okay? For example, you're pleased with something or excited about something, and you are not, um, and you're about to share good news with other person. But before you do it, you say, "Guess what," and then you continue. In other words, guess what. Listen carefully, or pay close attention to what I'm going to say, or try to guess. Guess what? Right. We're gonna see this one or this uh, context in, in this last example, okay? Guess what? Okay? Guess what? Okay, so examples. Guess what? I got a race, okay? So, listen to that, right? I got a raise. I'm so excited, okay? So, before I share a good news, I'm just saying, like, guess what? Okay? So, uh, another example. Uh, guess what? My mom is coming to visit us. Okay, so there is something that you should know. Okay, but uh, uh, I would like to share it with you. My mom is coming. Okay, guess what? You know? Okay, another one, the last one. I have something for you. Guess what? Do you already know? What this phrase means in Polish? Guess what? Zgadnij co się stało, albo zgadnij co. Guess what? Comparison as as, czyli tematem jest porównanie przy użyciu konstrukcji as as, którą na język polski właściwie przekładamy na dwa sposoby, bądź tyle, ile, w zdaniu na przykład takim jak na przykład nie pracuję tyle, ile on, prawda? Bądź drugi sposób, w jaki w języku polskim to przekładamy to tak, jak, czyli na przykład jestem tak wysoki, jak mój tata, prawda? Czyli to też będzie takie zdanie przy, przy użyciu tej konstrukcji SS. Ale zanim przejdę do omawiania jej. Chcę pokazać także na początku przypomnieć może inne sposoby tworzenia porównań w języku angielskim, ponieważ tych porównań możemy robić na, na kilka sposobów. Te, które omówię tu w tej pierwszej odsłonie będzie, będą, to właściwie będzie to przypomnienie z poprzedniego kursu, z kursu A2. Natomiast dobrze nam zrobi tu przypomnienie pewnych tutaj rzeczy. Więc zajmę się tym najpierw i przy okazji tego. Też pokażę dwa sposoby, można powiedzieć, bardziej poprawny sposób tworzenia tych porównań, bądź bardziej potoczny sposób, mniej może poprawny, ale można by powiedzieć, że nawet chyba częściej stosowany. Jak ktoś też tak zauważył, to, że coś jest częściej stosowane, nie znaczy to, że jest to prawidłowe. i Jest część, yy, może, racji w tym stwierdzeniu. Yy, natomiast też warto zauważyć, że język cały czas jest y, przechodzi zmiany i to co jeszcze ileś lat temu było uważane za poprawną właściwą formę, ileś 10 lat temu już dzisiaj y, nie jest to używane, inna forma weszła do użycia. Taki przykład, na przykład y, taki przykład słowa often, prawda? Wcześniej wymawiane jako ty w starszym y, angielskim often. Natomiast dziś odchodzi się od już tej formy i więcej Używa się bardziej, ludzie mówią ofen, bez tego ty, ofen, prawda? Więc ten język się zmienia. Natomiast chcę pokazać tutaj dzisiaj te dwie, dwa sposoby. Bardziej poprawny, który można byłby był taki podręcznikowy i taki bardziej potoczny, który możemy także częściej nawet y, y, usłyszeć. Zobaczmy o co chodzi. Porównujemy. Najpierw przypomnijmy sobie y, porównanie za pomocą y, stopnia wyższego przymiotników, czyli na przykład, że on jest młodszy ode mnie. He is younger than. Younger, prawda? Stopień wyższy przymiotnika, tak? Young, younger. E, takie przypomnienie, więc tutaj sobie przypomnił ten stopień wyższy przymiotnika. I ta, bardziej poprawny ten sposób. He is younger than I am. Tak byśmy to powinni zrobić. Jest młodszy niż ja. Przetłumaczymy to na polski, natomiast w języku angielskim dosłownie. On jest młodszy niż ja jestem, i taką wersję bardziej potoczną usłyszelibyśmy taką. He's younger than me, czyli młodszy ode mnie w pewnym sensie, w ten sposób, by było to może przełożone na język polski. I tą pierwszą opcję będę ją propagował z racji tego, że można powiedzieć, że ona bardziej poprawna. Natomiast, tak jak mówię, wybór należy do ciebie, której opcji użyjesz, czyli. Pierwsza opcja porównywania byłaby na końcu zdania, młodszy niż na końcu zdania, tutaj akurat operatorem w tym zdaniu jest to be i we właściwej osobie, tutaj, prawda? Zobaczymy to na innych przykładach, będzie to bardziej jasne. Drugi ten sposób to to samo zdanie, ale z użyciem na końcu zamiast zaimka osobowego i właściwej cząstki, właściwego operatora we właściwej osobie, jest użycie Zaimka dopełnieniowego, które poznaliśmy, prawda? Tutaj akurat mi. He's younger than I am. Bądź he's younger than me. Inny taki przykład stopni przy użyciu porównanie przy użyciu stopnia wyższego przymiotnika. Przymiotnik Rich, bogaty mamy tutaj w zdaniu bogatszy, tak? Bogatszy czy bogatsi. I dałem takie zdanie, jako przykład oni są bogatsi niż my. Zdanie bardziej poprawnie powinno brzmieć tak: They are richer than we are, prawda? We are w ten sposób, czyli zaimek osobowy we i właściwa forma operatora. Tu akurat będzie to be w takim zdaniu operator. They are richer than we are w ten sposób. Usłyszelibyśmy to także w takiej tej drugiej odmianie, za pomocą na końcu zamiast tego zaimka dopełnieniowego. Oni są em, Bogatsi od nas. W ten sposób byśmy to przetłumaczyli. They're richer than us. W ten sposób, prawda? Czyli zajmik dopełniony on ma tutaj dla tej osoby. My formę us, prawda? W ten sposób. Kolejne tutaj zdanie. Dałem przy użyciu ten przykład, przy użyciu stopnia wyższego przymiotnika, ale chciałem pokazać taki przymiotnik, gdy przymiotniki mają więcej niż trzy sylaby, prawda? Tutaj jest taki expensive przymiotnik. Expensive. On będzie miał trzy. Sylaby przy dłuższych takich przymiotnikach jak beautiful, expensive, interesting, comfortable. Musimy dodać słówkę, słówko more, żeby pokazać, że jest bardziej drogi, droższy w ten sposób. I tutaj zobaczmy, jak takie zdanie będzie przykładowe. Mój laptop jest droższy niż Twój. My laptop is more expensive than yours. Czyli porównanie za pomocą stopnia wyższego, ale dłuższy. Przymiotnik more expensive than yours. Warto co tutaj zauważyć w tym typie porównania, gdzie pokazujemy, że moje coś jest jakieś niż Twoje, ich, nasze, itd. Czyli musimy tutaj zauważyć, że powinniśmy dać na końcu zdania. Jeżeli dajemy ten zaimek, to nie będzie on to dzierżawczy Your, ale yours. Stawiamy go na końcu zdania. Tu warto sobie wrócić do lekcji z zaimkami dzierżawczymi. Rzeczownymi, które stawiamy na końcu zdania. Then yours, then mine, then hers, then ours i tak dalej. Przypominam, że te zaimki rzeczowne one mają troszeczkę inną formę. Jeżeli stawiamy ten zaimek na końcu zdania, on troszeczkę inaczej wygląda, przeważnie z tą literką S. Czyli tu to będzie takie przypomnienie. tak? Później e, kolejny przykład, żeby sobie tu zobaczyć z operatorem. Ta sama treść, ale wyrażona bardziej poprawnie bądź bardziej potocznie. Zobaczmy. Moja siostra śpiewa lepiej niż on. Tak? My sister sings better than he does. Dlaczego does? Ponieważ to zdanie mamy w present simple użyte i operatorem dla present simple jest do bądź does. W trzeciej osobie będzie does. Czyli my sister sings better than he does. Moja siostra śpiewa lepiej niż on śpiewa tak jakby, w ten sposób to powinno być prawidłowo wyrażone, ale bardziej potoczna forma, którą często usłyszymy, byłaby: My sister sings better than him, czyli moja siostra śpiewa nie lepiej niż on, ale lepiej od niego, tak jakby na polski przekładając: sings better than him przy użyciu tego zaimka dopełnieniowego him. I ostatni przykład tutaj. Dałem stopień wyższy przymiotnika dobry, good, mamy better, better. Chciałem pokazać. Te dwa wyjątki, które inaczej się odmieniają, stopień wyższy i worse, czyli um, gorszy, gorzej, prawda? Worse, o będzie to stopień wyższy od bad, tak? Worse. I dałem taki przykład. Ona ma gorszy samochód niż my, prawda? She has a worse car than we do. I znowuż we do. Operatorem w tym zdaniu będzie do. Ponieważ osoba jest e, my, i to zdanie będzie tak wyglądało, natomiast potocznie będzie to zdanie, ona ma gorszy samochód od nas, she has a worse car than us. W ten sposób byśmy często takie zdanie usłyszeli y, to porównanie za pomocą właśnie tego zaimka dopełnieniowego, a nie osoby zaimka osobowego z właściwym operatorem. Natomiast ta opcja jest bardziej, można powiedzieć, poprawna w ten sposób. Dalej, drugi sposób porównywania to za pomocą słówka more i than, czyli więcej niż, bardziej niż. I tu znowuż na dwa sposoby, za pomocą operatora i osoby, bądź zaimka dopełnieniowego. Zobaczmy, to samo zdanie. Miałem e, wczoraj więcej pracy, more work than, more than. Miałem wczoraj więcej pracy niż, niż ty. I had more work yesterday. Than you did. W ten sposób. Dlaczego did? Than you did? Ponieważ mamy w czasie past czasie, simple zdanie, tak? Miałem wczoraj i dlatego tutaj ten operator did. I had more work yesterday than you did. Tak? By to zdanie powinno brzmiało brzmieć. Bądź na drugi sposób I had more work yesterday than you. W ten sposób, ponieważ taką formę ma zajmek dopełniowy. czyli miałem więcej pracy od Ciebie w ten sposób by to było. Kolejne zdanie. On zrobił więcej błędów niż ja. He has made more mistakes than I have. Tak będzie brzmiało to zdanie poprawnie. Operatorem jest have, ponieważ to jest zdanie w jakim czasie. He has made present perfect, który już poznaliśmy. Dlatego operatorem present perfect jest have. He has made more mistakes than I have. Właściwie, bądź he has made more mistakes than me. I tak często, bo jest prościej, tak często usłyszymy, że byłoby to powiedziane potocznie. I ostatni przykład z more than. Tutaj jest także stosowane do czasowników, czyli na przykład ktoś zarabia więcej niż, prawda? Także ja zarabiam trzy razy więcej niż on. I earn three times more than he does. Das, ponieważ jest to zdanie present simple: ja zarabiam y, trzy razy więcej niż on, i można by to na drugi sposób powiedzieć: I earn three times more than him. I him to jest forma zaimka dopełnieniowego, czyli na dwa sposoby możemy mówić, utworzyć te porównania przy użyciu na końcu, na końcu zdania osoby z właściwym operatorem dla czasów, w którym mówimy, bądź na końcu zdania przy użyciu Zaimka właściwego dopełnieniowego him, us, you, me, them itd. Kolejny sposób tworzenia porównań to przy użyciu e, słowa, przy użyciu określenia less plus than, czyli niż, less than, mniej niż, to było więcej niż mamy mniej niż. I dałem taki przykład, jeden znowuż na dwa sposoby powiedziany. We spent less money than they did. I tu mamy w czasie past simple. My wydaliśmy mniej pieniędzy niż oni, dlatego than they did. Tu mamy ten operator. We spent less money than they did. Tak powinno by to właściwie brzmieć. I they spent less money than. We spent less money than them. Przy użyciu dopełnieniowego bardziej potoczna forma. Mniej niż, czyli. Mniej niż można pracować mniej niż ktoś, można, nie wiem, zarabiać mniej niż, ważyć mniej niż ktoś i tak dalej. Dlatego użyliśmy less, ponieważ do niepoliczalnych rzeczowników musimy ukryć określenia less, mniej. Tak? Natomiast ten, to samo określenie po polsku mniej, ale dla rzeczowników policzalnych musimy użyć fewer, czyli jeżeli chodzi o kandydatów, ludzi, jabłka, Zwierzęta, coś drzew, co możemy policzyć, jeżeli powiemy mniej tych policzalnych rzeczowników. Taka powtórka używamy nie less, ale fewer. Less zarezerwowane dla rzeczowników niepoliczalnych. Woda, czas, pieniądze, płyny, substancje i tak Coś niepoliczalnego. Czyli fewer than. Dwa przykłady tutaj, które porównują policzalne rzeczowniki. Dlatego tutaj nie mamy już dwóch opcji, ponieważ tylko te dwie opcje w porównywaniu pojawiają się wtedy, gdy porównujemy jakieś czasowniki, tak? czyli jakieś czynności. Zobaczmy. Mieliśmy mniej kandydatów w tym roku, tak? czyli użyłem tu Present Perfect, ponieważ. Tu jest określenie this year w tym roku. We've had fewer candidates this year. Mieliśmy mniej kandydatów w tym roku. Fewer candidates. Kandydaci są policzalni, więc możemy powiedzieć fewer candidates, a nie less candidates. Więc uwaga na to. Także fewer people. Osoby są policzalne, więc powiemy fewer people. Mniej ludzi, mniej osób, a nie less people. Zobaczmy. Było mniej ludzi na spotkaniu niż zwykle. There were fewer people at the meeting than usual w ten sposób, czyli przypomnieliśmy sobie tak pokrótce bardzo yy, te cztery poznane już wcześniej sposoby porównywania w języku angielskim. I teraz przejdźmy do konstrukcji S, as, as za pomocą której także porównujemy. Konstrukcji as as używamy na trzy sposoby. Możemy porównywać przymiotniki, czyli porównywać jakie coś jest, możemy porównywać rzeczowniki, Czyli ilość czegoś tak naprawdę. Bądź czasowniki z czasownikami, czyli porównując czynności, prawda? Zobaczmy to na przykładach. Nasz ogród jest tak duży, jak wasz. Our garden is as big as yours. W ten sposób właściwy, właściwy zajmek tu trzeba postawić na końcu zdania z tą końcówką "-s". tak? As big as, tak duży jak, porównanie przymiotnika. Drugi przykład z przymiotnikiem. Jego samochód nie jest tak szybki jak mój szybki e, fast, tak? His car isn't as fast as mine. His car isn't as fast as mine. Jego samochód nie jest tak szybki jak mój. Tak jak. Teraz dwa przykłady z rzeczownikami, czyli porównujemy Ile czegoś jest, jak dużo czegoś jest, podobnie dużo co. Czyli zobaczmy. Aktorzy nie zarabiają tak dużo pieniędzy, jak ludzie myślą. Tak dużo pieniędzy z rzeczownikiem. I tu much, dużo, użyjemy do pieniędzy, money, ponieważ oczywiście wiemy, money niepoliczany. Actors don't earn as much money as people think. They don't earn as much as people think. Czyli tu z tym match zrobimy porównanie. Jeżeli chcemy porównać tak wiele jak, ale nie do niepoliczalnych, tylko do rzeczowników policzalnych, to zamiast tego match użyjemy many. As many as. Na przykład weź tyle, ile zdołasz zjeść. Na przykład weź tyle jabłek, ile z... tak dużo jabłek, ile zdołasz zjeść, wtedy tak dużo. Oczywiście, tak wiele będzie to many, przy okazji, przy, mm, ponieważ jabłka są policzalne, prawda? Możesz wziąć, wziąć y, tak wiele, jak y, ile chcesz, tak byśmy powiedzieli. Tak, jak. You can take as many as you want. As many as you want, tak? tak na, na przy, taki przykład dałem, tak? E, z czasownikami, jak użyjemy tego porównania? Tutaj będą dwie opcje, ponieważ, tak jak powiedziałem, kiedy porównujemy czynności, wtedy możemy to zrobić na dwa sposoby, ponieważ operator będzie nam po prostu potrzebny do wyrażenia czynności, prawda? Więc ten operator tu będzie związany, kiedy używamy, mówimy o porównywaniu czynności S. Zobaczmy przykład. Ty wiesz tak dużo jak ja, czyli takie potoczne. Używane często zdanie, wiesz tyle co ja, prawda? You know as much as I do. Albo, you know as much as me. Zamiast tego, I do, you know as much as I do, you know as much as me. Ty wiesz tak wiele, co ja, potocznie byśmy powiedzieli, bardziej to potoczne użycie, bardziej prawidłowe to. I drugi przykład, porównywanie czynności. I don't work as much as he does w ten sposób i zobaczmy wersja bardziej potoczna I don't work as much as him czyli tak jak mówiłem na dwa sposoby albo właściwy zaimek osobowy I, he, she, it, we, you, they z operatorem właściwym dla danego zdania albo zaimek dopełnieniowy czyli poćwiczymy sobie to jeszcze w części poświęconej zdaniom coś takiego tu jeszcze powiem to takie wyrażenia, które są y, często używane y, z konstrukcją as, czyli as soon as possible. Tak szybko, jak to możliwe. As far as I remember. Tak, o ile pamiętam. As far as I remember. As far as I know. O ile wiem, o ile mi wiadomo. I as well as. Podobnie jak, jak również. Zobaczmy przykłady. I will let you know. As soon as possible. Oczywiście dam ci znać w czasie przyszłym tak szybko jak to możliwe. As far as I remember, o ile pamiętam, to wydarzenie odbyło się 5 maja, tak? As far as I remember, this event took place on the 5th of May. O ile pamiętam, coś się wydarzyło wtedy i wtedy, tak? As far as I remember, o ile wiem, o ile mi wiadomo, as far as I know, they are leaving on Monday. O ile mi wiadomo, wyjeżdżają w poniedziałek. Czyli też bardzo często używane wyrażenie z użyciem właśnie S, konstrukcji S, S. As. as far as I know, as well as, podobnie jak, bądź jak również. Czyli taki przykład, zobaczmy. Kiedy porównujemy, oni wypożyczają samochody, podobnie jak motocykle, jak również motocykle. Takie zdanie byśmy używali. Czyli they rent out cars as well as motorbikes. Czyli jedną rzecz podobnie jak drugą. Czyli zaprosił Tomka, jak również i y, Krzyśka. Powtórz za mną kolejno 22 zdania, a potem dwa utarte zwroty. Pierwsze. On jest młodszy i niższy ode mnie. He is younger and shorter than I am. He is younger and shorter than I am. On jest młodszy i niższy ode mnie. Powinieneś spędzać mniej czasu na oglądaniu telewizji. You should spend less time watching TV. You should spend less time watching TV. Powinieneś spędzać mniej czasu na oglądaniu telewizji. W tym roku mieliśmy mniej kandydatów. We've had fewer candidates this year. We've had fewer candidates this year. W tym roku mieliśmy mniej kandydatów. Piotr zarabia trzy razy więcej niż ja. Peter. Earns three times more than I do. Peter earns three times more than I do. Piotr zarabia trzy razy więcej niż ja. Nasz ogród jest tak duży jak wasz. Our garden is as big as yours. Our garden is as big as yours. Nasz ogród jest tak duży jak wasz. Wiesz tyle samo co ja. You know as much as I do. You know as much as I do. Wiesz tyle samo co ja. Wczoraj miałem mniej pracy niż ty. I had less work yesterday than you did. I had less work yesterday than you did. Miałem wczoraj mniej pracy niż ty. On nie gra tak dobrze jak ostatnim razem. He's not playing as well as last time. He's not playing as well as last time. On nie gra tak dobrze jak ostatnim razem. Ja nie pracuję tak dużo jak on. I don't work as much as he does. I don't work as much as he does. Ja nie pracuję tak dużo jak on. Wiem o komputerach o wiele więcej niż on. I know a lot more about computers than he does. I know a lot more about computers than he does. Wiem o komputerach o wiele więcej niż on. Dam ci znać tak szybko jak to możliwe. I'll let you know as soon as possible. I'll let you know as soon as possible. Dam ci znać tak szybko, jak to możliwe. Popełnił więcej błędów niż ja. He has made more mistakes than I have. He has made more mistakes than I have. Popełnił wiele więcej błędów niż ja. Aktorzy nie zarabiają tyle pieniędzy, ile ludzie myślą. Actors don't, Actors don't earn as much money as people think. Aktorzy nie zarabiają tyle pieniędzy, ile ludzie myślą. Było mniej osób niż zwykle. There were fewer people than usual. There were fewer people than usual. Było mniej osób niż zwykle. O ile mi wiadomo wyjeżdżają w poniedziałek. As far as I know, they are leaving on Monday. As far as I know, they are leaving on Monday. O ile mi wiadomo wyjeżdżają w poniedziałek. Możesz wziąć tyle jabłek, ile chcesz. You can take as many apples as you want. You can take as many apples as you want. Możesz wziąć tyle jabłek, ile chcesz. O ile pamiętam, wydarzenie to odbyło się 5 marca. As far as I remember, this event took place on the 5th of March. As far as I remember this event took place on the 5th of March. O ile pamiętam, wydarzenie to odbyło się 5 marca. Ostatnim razem mieliśmy mniej gramatyki I mniej ćwiczeń. Last time we had less grammar and also fewer exercises. Last time we had less grammar and also fewer exercises. Ostatnim razem mieliśmy mniej gramatyki i mniej ćwiczeń. Uczniowie, podobnie jak nauczyciele, muszą przestrzegać regulaminu szkoły. The students as well as the teachers must follow the school policy. The students as well as the teachers must follow the school policy. Uczniowie, podobnie jak i nauczyciele, muszą przestrzegać regulaminu szkoły. Wypożyczają zarówno samochody, jak i motocykle. They rent out cars as well as motorbikes. They rent out cars as well as motorbikes. Wypożyczają zarówno samochody, jak i motocykle. W zeszłym roku jej angielski nie był tak dobry jak teraz. Last year her English was not as good as it is now. Last year her English was not as good as it is now. W zeszłym roku jej angielski nie był tak dobry jak teraz. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby widzów. Our goal is to reach as many viewers as we can. Our goal is to reach as many viewers as we can. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby widzów. Teraz powtórz za mną dwa utarte wyrażenia: Nie mieć nic wspólnego z. Have nothing to do with. Have nothing to do with. Nie mieć nic wspólnego z. Drugie? Zgadnij, co się stało. Guess what? Guess what? Zgadnij, co się stało. Dziękuję za obejrzenie lekcji. Mam nadzieję, że udało nam się nauczyć dzisiaj czegoś nowego. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, co było najbardziej pomocne. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnej lekcji, wciśnij subskrybuj oraz dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach, które publikuję na tym kanale. Przypominam też o możliwości zakupu podręcznika do kursów na każdym z trzech poziomów trudności. Linki znajdziesz w opisie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnej lekcji kursu Listen and Speak English.